droga pani nasza wychowawczyni, 50 lat temu to myśmy słuchali panią. Nasze słuchanie uważne lub mniej uważne na lekcjach trwało 45 minut. My tylko poświęcimy i ukradniemy pani tylko 5 minut. I chcieliśmy po 50 latach bardzo serdecznie panią przywitać, a przede wszystkim to podziękować, że była pani z nami, że przez te 8 lat szkoły podstawowej i uczyła nas, jak być dobrym człowiekiem, a dobrym człowiekiem być to sukces życiowy, nie tylko pani, ale też i nasz. I dlatego teraz, dzisiaj, po 50 latach chcieliśmy pani bardzo, bardzo za to podziękować, a przy tej okazji złożyć bardzo serdeczne życzenia imieninowe, bo to dzisiaj świętego Czesława, i życzymy pani dalszych lat życiu w pogodzie, w zdrowiu i niech pan błogosławi. Dziękuję najbardziej. I teraz prosimy na zbiorowe zdjęcie. Pracowałam w szkole numer 3. Dzisiaj już ta szkoła nie istnieje. Zamieniono budynek, zamieniony w jakiś budynek administracyjny. Też służący edukacji. To była szkoła po remoncie, ale takim niezupełnie wykończonym. I tam właśnie dostałam pierwszą klasę. I okazało się, że ta klasa jest ze mną jest ciągle, jest ze mną aż do 8 klasy. Z małych 7-latków, bez zębów, z dziurami takimi zamiast zębów, wyrosła na bardzo dorodną klasę 8A i wtedy musiałam pożegnać ich, bo w sobie poszli. I to wcale nauczycielowi to wcale nie radość, bo po 8 ciągle myślałam o tym, że jeszcze muszę coś im powiedzieć, że mam coś, a ich już nie ma. No, ale tak, te spotkania, i pierwsze odbyło się kilka lat temu, właśnie u Ali. U Ali w ogrodzie. I ja wtedy zobaczyłam pierwszy raz w życiu taką dużą grupę ludzi, bardzo szczęśliwych. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby na raz widzieć tyle ludzi szczęśliwych. I to najwięcej zapamiętałam z tego spotkania przy ulicy Gałaja u Ali. A potem było takie mniejsze trochę spotkanie, Tadeusz nas zaprosił. A teraz tu jest, widzę, bardzo dużo i takie duże dziewczynki. Ja nie wiem, kiedy one porosły. I takich chłopców, jak tu gdzieś Krzysiek i Sławek. No i to jest chyba najlepsze, najpiękniejsze, co w życiu może człowieka spotkać. Po tylu latach pożegnać takich dorodnych 15-latków, jakich zapamiętałam z końcowej zabawy. Wszyscy w garniturach, uśmiechnięci, szczęśliwi. Tutaj brakuje niektórych, już niestety nie ma. Tak, Agata, której już nie ma wśród nas. Jak weszłam do klasy, proszę pani, okno się wybiło. A ja miałam temat przygotowany, bo 8 klasa, trzeba się uczyć. To powiedziałam, to niech się wstawi. I potem Krzyś Poniatowski, widziałam, jak poniósł ramę bez szyby i to było wszystko. Nie było awantów, nie było nic szczególnego, a myśmy się uczyli. Także nie przywiązywałam. Jajka śmierdzące z buki te, no to żeśmy tam obrzucali ścianę, to potem były problemy, trzeba było za jajka zapłacić, rodzice płacili, jeszcze tak. I trzeba było potem to zmywać jeszcze, to takie były. Na wycieczki jeździliśmy też, rozrabialiśmy.
tam chłopcy w Zakopanem mało do bankructwa nie doprowadzili tego, który miał tu strzelnicę, by mu wszystkie te kwiatki czerwone wystrzelali i każdy leciał z kwiatkiem, to wygnał ich i więcej już nie wpuścił. I był bardzo, a to bardzo, bardzo dobre, nie? Nie, jeździliśmy, dobrze nam było ze sobą, prawda? Bardzo. No, także dziękuję, ale jestem naprawdę szczęśliwa. Kiedyś widziałam chyba z 19 osób szczęśliwych, autentycznie szczęśliwych, a dzisiaj to chyba ja jestem tu najszczęśliwsza. Że owoc pani pracy, chociaż nie byłam całe 8 lat, ale 20 lipca po 8 klasie, 50 lat temu dokładnie, na świętego Czesława poszłam do zgromadzenia. Tak. Dzisiaj jest rocznica moja. Też, i tak jak zostałam zaproszona, to mnie się skojarzyło właśnie z tą piękną, okrągłą rocznicą. Chciałem przypomnieć taką historyjkę bardzo ważną dla nas, uczniów naszej pani. To było 5 lat temu. Nasza pani zorganizowała Akademię Patriotyczną dla naszej klasy. Poprosiła mnie wtedy, żebym zaśpiewał i zagrał utwór Biały Krzyż. Jako 15-letni chłopak wtedy wstydziłem się. Tylko grałem na gitarze melodię, ale nie było tego tekstu, który uważam, że jest bardzo ważny. Bardzo ważny jest dla nas wszystkich, ludzi, którzy wtedy żyli w głębokiej komunie. A nasza pani chciała nam przekazać bardzo ważną sprawę. Jak my mamy żyć jako dorośli ludzie. No i dzisiaj spróbuję zaśpiewać i zagrać ten utwór Biały Krzyż. Gdy zapłonął na ten świat, bez drąża mi szli, świący las. Drugim rytmem młodych serc jest spokojne dni, bo mi leżał czas. Dziś pozostał ojciec dym, dróg przybyty kurz, siwej mgły. Tylko w polu Biały Krzyż nie pamiętam już, kto od niej śni. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat, wraca. Wiegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła wieść. Wyszli walczyć o swój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat, nie wszystkim powiem los, wrócić ze swych dróg, gdy kwitły łzy. W szczerym polu Biały Krzyż nie pamiętaj już, kto o nim śpi. Przed la 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 la
było 22 lipca dokładnie. Wyśpiewało ona nam mnie od mojej 8 A, której już w szkole nie było. Nie było. No, dziękuję.